prywatny wyjazd połączony z fajnym materiałem. Bez przedłużania lecimy na granicę. Ja lecę G-klasą. Tu jest, słuchajcie, 850 kunia. Jak to ryczy, to ja nie mam pytań. Zaraz usłyszycie. To jest takie spokojne odpalenie auta. Ale na Sport Plusie. Lecimy bez przedłużania. Taki szum, jaki my zrobiliśmy jednym Lamborghini Huracana. Do drugiej w nocy jeździliśmy po tym Tomaszowie. Huk na całe miasto. A to, co się działo dzisiaj od rana do w zasadzie 16. Tomaszów Lubelski jest cudownym miastem, bo tutaj w ogóle ochrony nie potrzeba. Samochody pilnują się, powiedzmy, same. Pierwsze tiry 10 km przed granicą stoją. Ja nie wierzę. Oni tu z 3 dni będą stali. Masakra. Boże, ten dźwięk w G-klasie to jest petarda. Muszę wam osobny materiał z G-klasą zrobić. To jest hit po prostu, co tu się dzieje. Ciekawe, czy nas puszczą. Zobaczymy. Ale kolejki nie było. Rekord Kamila w przejechaniu z Tomaszowa Lubelskiego do Lwowa to jest 50 minut. I to już z przejściem granicznym. Zielone światło, jedziemy. Czekaliśmy pół minuty, dosłownie. Dzień dobry. High five! High five! Siema. Nawet straż graniczna. A ja mówię z daleka, na pewno youtuber na przyjdzie. Bardzo mi miło, że poznaliście. Jeszcze raz. Mi też równie miło. Bardzo. Tak, oczywiście, my wszystko mamy. Mercedes. Czekaj, ty kudy wydatki. Tutaj, dobrze. No ja gorszy nie będę. Fajne samochody! Tak się wyjeżdża z granicy. Wszystko ogarnięte. Dziękuję. Dawaj. Ja myślałem, że jakieś pozorne standardy zachowamy, a tu nie, w życiu. Kurde, to jest hit, co się dzieje w ogóle, jak nas traktują na tej granicy. Nie wiem, nie znam się, ale mi się to podoba. Stało się. Jesteśmy we Lwowie. Będziemy gaz tankować. Ale gada takie klasa. Cudowny samochód. Fury zaparkowane. Jesteśmy w bardzo, bardzo fajnej lokalizacji. No ale tak jak widzicie, już wieczór. Dogadujemy jeszcze z panem, żeby tutaj, jak widzicie, po kartce też, żeby nie dotykać samochodów. No i lecimy na kolację. Jestem mega głodny. Kolejny dzień. Idziemy z Hubertem przepalić troszeczkę paliwa w tych polskich samochodach. Stoją, już ustawiliśmy je. Hubert wcześniej trochę wstał. Ustawiliśmy je przy samym rynku. Jesteśmy w zasadzie. I Boże, jakie to brudne. Czemu to takie brudne? Widzicie, właśnie tak ludzie się opierają o te auta. To jest taka wada tego wszystkiego, mimo że mamy karteczki. Bez tego dźwięku nie wstajemy z łóżka. A w twoim aucie było dużo śladów? Czy nie widzisz tego? Tylko czerwone śminki dziewczyny na przedniej szybie. Bardzo dobrze. Na niebieskim dużo bardziej widać. Jak widzicie, no tutaj nie jedna laska, nie jeden facet się opierał. Dobrze, że nie ma butów odciśniętych. Pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Ale można mu zrobić takiego pranka, że niby ktoś chodził po tym samochodzie. Odciśniemy mu jeszcze jakieś ręce. Takie ten. Razem z Jose szukamy tego osobnika, który tutaj chodzi po wszystkich dachach Lambo. No, tutaj akurat żarcik, ale ciekawe, czy on wyczuje taki dobry żarcik. Czy to będzie smaczny żarcik, czy to będzie coś na zasadzie, czy w ogóle nie uwierzy w to? Ale bieda wersja, dociągania nie ma. Ale jest dociąganie szyby, przynajmniej. Takie dobre auta stoją w Lwowie, w centrum.
A tam ci sadzą drzewa i robią z tego relację. Co za ignoranci, naprawdę. Sprawdzamy, czy nasz kolega z 140 kg wejdzie do lata. Wszedł? O, wyjście może. Udało się, Maciek? Spodnie są całe, ciekawe, jak wyjdzie, będą całe. Bym do Tarnowatki dojechał. O matko. Fotelem wyjdzie. Ty w kabriolecie miałby łatwiej. O, ty? Jest i on. Jedziemy teraz na Cytadelę. Krótki przejazd po mieście. Troszeczkę kultury dla naszych drogich widzów. Tutaj zaraz będziemy mijać operę we Lwowie. Była G, to teraz pokażę wam trochę Lwowa z fotela pasażera Lamborghini. Oj, oj, jak tu się fajnie się idzie. Ty już jesteś związany mocno chyba z Lwowem. Wiesz co, teraz już nie, wcześniej. Teraz już nie, teraz bardziej z Warszawą. Ale wcześniej 12 lat. Mieszkałeś tutaj? Znasz na wylot miasto. Mamy troszkę tak. Prywatnego przewodnika. Nie, no są jakieś tam fury. A na Ukrainie się czyta H to jest jako N? N-O. N-O, czyli numer 1. Okej, rozumiem. Okej. Za nami też G. O, jest policja. Co oni tam chcą od nas? Ludzie, gdzie idę za nami? Za czym? U was poruszenie PDR 0 w serwisie z nami. Robi się ciekawie. A Kamil jest mistrzem załatwiania takich spraw. Już zaraz okaże. Się na was czekamy. Jak raz kazali, że nam dla naszego rolika budy duże podróż, żeby nas zatrzymała policja. Po prostu nie mamy tablicy przedniej, to samo co w Warszawie zazwyczaj się zdarza. Tylko tutaj jest troszkę taniej, 100 zł. 100 zł, a w Polsce ile jest? Kto tutaj znaczy, taniej na ja dostałem 500 kiedyś za brak blachy z przodu. Prostówkę i bilet na cały dzień, że możemy dalej jeździć, tak? Tak? Opłaca się być zatrzymywanym przez policję w takim razie, jak widzicie. Coś tam piszą, jakiś mandat pójdzie. A Arbus reklamuje mój kanał teraz. Tak, proszę. To cudowny kanał. Czemu nie subskrybujesz? No, teraz już poprawiłeś się. Teraz formalności, ale tu jak kumple widzę z Kamilem, policjanci. No i czekamy. Kontrola trwa już 3 minuty, ja już bym pojechał. Już mnie to denerwuje. 3 minuty to jest za dużo. Śmieję się oczywiście. Bardzo miła, z uśmiechami na twarzy ludzie. O, zdjęcia robią. Kurde, nie dodałem tego, ale właśnie zdjęcia robił ten policjant. Tak? Co, to już wszystko? Co? Tak. Policjanci byli bardzo mili. Bardzo mili. To właśnie nawet na koniec przeprosili. Poważnie? Tak. Teraz policja eskortuje nas do prywatnego baru. Stawiają nam jedzenie. Kamil, ty to wszystko ogarniesz na tej Ukrainie. Niesamowity jesteś. Prywatna eskorta. Tego się nie spodziewałem nawet po tobie. Mimo, że wielu się rzeczy pozytywnych spodziewam. Chcą nam pokazać fajne miejsce, no to jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Podobno tu jakiś ładny widok. Policjanci powiedzieli, że chcą nam pokazać ładny widok. Kamil teraz ogarnął, że policja zostanie tu i popilnuje naszych samochodów. My sobie pójdziemy. Powiedzieli nam, gdzie pójść. Cudowni ludzie, naprawdę, za 100 zł? Tylko żeby nie było, to nie była łapówka, to był normalny po prostu. Nie, mandat, tak, i to tak na poważnie. Tak. Teraz łapię stopa na kolejne Lambo. Kurna, ja pierdzie. Wjeżdżamy znowu pod nasz hotel. I z Kamilem czekamy na jedną bardzo ważną osobę. Kilkulatek, który bardzo ładne laurki Kamilowi wysyłał. Bardzo czekał na ten samochód, żeby go zobaczyć. O, już jest nasz kolega tutaj, idzie tutaj z tatem. Tak. Jeszcze raz. Kolejny dzień, te dwa autka trzeba wyprowadzić na zewnątrz, byki na wypas. Ja jestem takim poganiaczem byków na tym wyjeździe. No i teraz to pytanie, który to jest kluczek od którego? O, to jest ten. To jest ten, dobra. Jedno stoi, czas na drugie. Tak samo. Auto zaparkowane. A to jest najlepszy masażysta. Zwołał z córciami. Hej, śmiało, zapraszam. Dostałem info o tym, że można wpuszczać pasażerki młode do samochodu. Lecimy teraz, bardzo fajne, ale na razie sekretne miejsce, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Na początku Hubert, Kamil w swojej, a ja Gelendą. Proszę, możesz to zdjęcie zrobić? Tak, jasne, nie ma problemu. Super. Nawet na Ukrainie takie rzeczy. Nawet na Ukrainie. Nie spodziewałbym się. Podoba mi się ta Ukraina.
Nie no, niesamowita jest ta jazda. Podoba mi się to w Lwów, naprawdę. Właśnie uświadomiłem, że jestem pierwszym klientem Ubera w G-klasie na Lwowie. Tak, 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 razem z Ireną. Bardzo bym prosił na stację o jakieś kubeczki, bo tu się tam... Whisky się skończyło już? Nie, jest cały czas do dobrze, jakby się ale... skończyło, proszę powiedzieć. Dobrze, dobrze, oczywiście. Proszę decydować, u mnie wszystko musi być na full. O, jest stacyjka. I to jest kierowca. On od razu spełnia życzenia. Lubimy. Lubimy. Przerwa na szybkie myju. No dobra, mamy 7 dych. Bo mamy 140. Mamy 200. Kocham tą Ukrainę. Żarzy tam, ale się żarzą te rury. Jeden z najlepszych hoteli na Ukrainie, na pewno najlepszy tutaj w okolicach Lwowa. Ponad 100 hektarów terenu przy hotelu. W cały ten obiekt zostało włożone 300 milionów dolarów. To jest miliard złotych ponad. No dlatego fury trzeba pokazać. Nie dać się. Proszę stąd uciekać. Robi to robotę cudownie. To znaczy, to jest tak cudowne miejsce. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest pałac po prostu. Tu można skuterami, żaglówkami pływać wręcz. A teraz szybkie jedzonko. Jesteśmy turbo głodni, chociaż w tym samochodzie można by powiedzieć, że nas wolno zsie. Bo tu nie ma turbo, wiesz, taki żarcik. Wow. Muszę zmienić te żarty. Uszanowanie dla policji. To jest hit. Oni nas po prostu tutaj nie zatrzymują. To są jakieś przywileje absurdalne. Kocham Ukrainę od tego wyjazdu. Co do cen paliw na Ukrainie, to w zasadzie ubolewamy nad tym, że setki nie ma, ale 30 hrywien za litr podzielić na 6,70 to jakieś 4,50 za litr paliwa. To jest dużo taniej niż w Polsce. W Polsce mogłoby tyle kosztować. Były czasy, że rok temu nawet tańsze było w Polsce paliwo niż tutaj. Może dożyjemy takich czasów, że to jeszcze wróci. Zatrzymali nas, żeby zdjęcia robić, serio, w szałcie? Co tu się dzieje? Na środku drogi. Co tu się dzieje? Czego wy chcecie? Kolejny raz. Jak żyć? Ciekawe, czy ci będą mili. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Czy kolejne radiowozy? Zebraliśmy tłumy. Chyba wzięli się za nas trochę bardziej. Przyjechały posiłki? Dobrego dnia. Zapiszę Instagram i w Instagramie budy są. Sim. To jaki influencer na Ukrainie, Instagramy policji rozdaje. Tak, to jest, trzeba zaobserwować. Zobaczcie, co się dzieje, 3,5 stopnia, ja pierdzielę, Syberia. Mustang zatankowany, Mustang to takie najlepsze paliwo. Powiedzmy setkę. Lecimy z Arkiem na granicy. Tak jest. A na granicę jedziemy tak. Kamil tak właśnie mija granicę. Dobre, co? Dobre maszyny. No. Dobry wieczór. Wszystko? Co? Przygazować mu? No dobra, jak chcecie. Kocham Straż Graniczną. Aż ci czapka spadła. Straż Graniczna nagrywa.
z tego miejsca chciałem się pożegnać. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Wszyscy dziękujemy, bo ten prywatny wyjazd przerodził się w fajny materiał. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego materiału już za tydzień. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!